22 lipca zakończyliśmy rekrutację lipcową na studia pierwszego stopnia. No i po zakończeniu tego całego dosyć złożonego procesu, takiego dwuetapowego, no sytuacja wygląda dość dobrze, może tak bym to określiła. Na studia zgłosiło się 1200 osób. Najwięcej kandydatów zgłosiło się na architekturę. 120 osób na 60 miejsc, wyglądało bardzo optymistycznie. Niestety egzamin praktyczny z rysunku sprawił, że z tej licznej grupy zostało tylko 71 osób. Wydział podjął decyzję i zwrócił się do mnie z prośbą o uruchomienie drugiego naboru na architekturę. Natomiast drugim kierunkiem, który cieszył się największą popularnością, jest fizjoterapia i tutaj wypełniliśmy limit w tym roku z takich kierunków, które się cieszyły większym zainteresowaniem. To jest tak, ekonomia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki, no to tradycyjnie informatyka oraz całkiem dobrze jest na automatyce, robotyce. Widzę, że te kierunki zamawiane, które były realizowane na tych kierunkach w minionym okresie, no dały taki pozytywny efekt. W tym roku musieliśmy przedłużyć rekrutację na 4 kierunki, na międzynarodowe stosunki gospodarcze. Kolejnym kierunkiem jest elektronika i telekomunikacja, technologii energetyki odnawialnej oraz inżynieria środowiska. Rekrutujemy się do 15 września. 17 września będzie zdefiniowana lista osób zakwalifikowanych. No i podobnie jak teraz, w następnych dniach trzeba będzie dostarczyć dokumenty. No i w ten czas okaże się, ile osób tak naprawdę poważnie traktuje wybór Politechniki Opolskiej jako miejsca swojego studiowania od października. Politechnika Opolska.